Trwają przygotowania do montażu ekranów akustycznych na pierwszym odcinku trasy oraz do budowy jezdni łączącej węzeł na południu z ulicą Czarnoleską. Ponadto na ulicach PCK, Czarnej, Młodzianowskiej i Wiejskiej, które mogą być wykorzystane jako objazdy w związku z budową obwodnicy, prowadzone są remonty nawierzchni. W tej chwili prowadzone są bardzo intensywne prace na czwartym etapie w obrębie tak zwanego przejazdu kolejowego, który stanowił pewnego rodzaju problem dla nas przy skrzyżowaniu z ulicą Żelazną. Jeżeli chodzi o etap piąty, zostały podpisane dokumenty dotyczące przeprowadzenia ruchu na drodze krajowej nr 7 w taki sposób, aby jak najmniej utrudnić ten ruch przepływowy właśnie w okresie wakacyjnym i przedwakacyjnym. Na drugim odcinku pod torami kolejowymi trwa budowa przepustu, który będzie służył pieszym i rowerzystom. Przepustem zostanie także poprowadzony potok Malczewski, którego koryto zostało skorygowane w związku z budową obwodnicy. Ponadto na trzecim etapie, czyli na budowie łącznika między ulicą Wierzbicką a obwodnicą, budowane jest rondo rozprowadzające. Wkrótce nowa trasa zostanie także połączona tzw. rondem turbinowym z drogą krajową E77. Obwodnicę południową Radomia buduje konsorcjum czterech firm z województwa świętokrzyskiego i Łodzi. Koszt inwestycji to 154,5 miliona złotych.